Siemanko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj przychodzę do was z kolejnymi typami na mecze piłkarskie. Nasz wczorajszy kupon za pośrednictwem m.in. Legii Warszawa się zazielenił, a więc wszystko dokładnie tak jak się spodziewałem, fantastycznie, bo wygrywamy kolejne pieniądze. Ja oczywiście jestem z tego jak najbardziej zadowolony. No i dzisiaj rozpoczynamy naszą kolejną progresję, o której porozmawiamy już za chwilę. Natomiast zanim ona, no to standardowo nasz mecz specjalny. I z racji na to, że kolejna polska drużyna gra w europejskich pucharach, no można powiedzieć na dalekim zapleczu tych europejskich pucharów, ale już nie deprecjonujmy tych rozgrywek. Śląsk Wrocław kontra Pajde, a więc drużyna z Estonii, moi drodzy, tak wygląda spotkanie specjalne dzisiaj. No i przypominam, że jak zawsze do zgarnięcia 50 zł od Betclic. A co wystarczy zrobić? No wystarczy w komentarzu wytypować wynik tego meczu, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki, a także dopisać swój nick na Betclic. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik spotkania oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszego gola, zgarnia na swoje konto właśnie doładowanie wartości 50 zł, także nic co zupełnie nie kosztuje. Zapraszam bardzo serdecznie do komentowania, do próbowania swojego szczęścia i do typowania wyniku tego spotkania. A jeżeli jeszcze nie możecie tego zrobić, bo nie macie konta na Betclicu, to już teraz możecie założyć je z linku w opisie bądź w przypiętym komentarzu. Z kodem BetyVIP50 dodatkowo zyskacie pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł. Także nawet jeżeli wam jakiś zakładzik nie siądzie, no to i tak te pieniądze są wam zwracane, pomniejszone jedynie o podatek. Także myślę, że super sprawa. Myślę, że warto takie konto sobie założyć. A my teraz przejdźmy do dzisiejszych typów i do dzisiejszych spotkań. Jesteśmy już na stronie Betclica i przygotowując się do tego odcinka, teraz sobie pomyślałem, że nie sprawdziłem super kursów, a jest to coś, co warto zawsze sobie sprawdzić. No mamy super kursy na ten nasz mecz specjalny. Także jeżeli chcielibyście obstawiać spotkanie Śląska, no to pamiętajcie, żeby sobie tutaj wbić, bo dzięki temu możecie obstawić je po prostu po wyższym kursie niż jest standardowo. Także to jest na pewno ciekawa sprawa. Ja jednak, moi drodzy, chciałbym dzisiaj ominąć te mecze Conference League i przejść do towarzyskich spotkań klubowych. Jest to coś, co stwierdziłem, że w dniu dzisiejszym mnie będzie bardziej interesowało z racji po prostu na to, że mamy tutaj kilka takich ciekawych spotkań. Ja też widziałem niektóre przedsezonowe zmagania. Wiem, że dużo piłkarzy odpoczywa, ale jeżeli chodzi właśnie o takie troszeczkę gorsze zespoły, zespoły, które gdzieś tam nie wystawiały swoich piłkarzy do czy Euro, czy do Copa America, no to one już grają, nie chcę powiedzieć, że na pełnych obrotach, ale jednak grają o zwycięstwo i tą wyższość nad rywalem chcą z pewnością udowodnić. Pierwszym spotkaniem, takim najmniej pewnym teoretycznie w dniu dzisiejszym, będzie spotkanie między Wiktorią Pilsno a Arsenałem Tuła. To jest mecz, który chciałem sobie obstawić i to jest mecz, w którym stawiam na gospodarzy. Myślę, że nie będzie tutaj wielu bramek. Spodziewam się jakiegoś wymęczonego wyniku 1-0, chociaż akurat jeżeli chodzi o towarzyskie spotkanie, to może słowo wymęczony jest tutaj troszeczkę nadużyciem. Natomiast mimo wszystko uważam, że zespół gospodarzy wygra ten mecz, tak obserwując nawet formę, obserwując kwestię tego, jakich posiadają zawodników, no to tutaj widać wyraźnie, że Wiktoria jest drużyną, która wygrywa te swoje mecze, która strzela bramki, natomiast Arsenał Tuła wygląda w tym zdecydowanie gorzej, chociaż jak widać też raczej nie przegrywa do zera, raczej jakieś bramki zdobywa, ale ja akurat w tym spotkaniu sądzę, że drużyna Wiktorii Pilsno zagra po prostu lepiej. No mówię, ja się spodziewam tutaj zwycięstwa nie jakiegoś wysokiego, o dziwo, mimo tego, że te drużyny strzelają bramki, ja bym się tutaj spodziewał zwycięstwa 1-0, może 2-0, może 2-1, to jest coś, co bym obstawiał, ale po prostu postawiłem sobie na czystą jedyneczkę. Wracamy oczywiście do tych spotkań międzynarodowych, znaczy nie międzynarodowych, nie zawsze międzynarodowych, ale spotkań towarzyskich i idziemy do kolejnego spotkania, tym razem właśnie tak się zdziwiłem, nie ten AEK, tylko AEK Ateny kontra Apollon Limassol. Kolejne spotkanie, gdzie mamy oczywiście jasnego faworyta w postaci drużyny gospodarzy. No i tutaj myślałem, żeby ten mecz sobie również postawić, ale ostatecznie ten mecz odpuściłem. Natomiast mówię wam o nim, ponieważ stwierdziłem, że jest to fajna opcja na podbicie kuponu, więc jeżeli myślicie, żeby podbić jeszcze sobie jakiś ten mój kupon, który dzisiaj będę stawiał, to myślę, że właśnie mecz drużyny z Grecji, drużyny z Aten, warto sobie gdzieś tam obserwować i warto mieć z tyłu głowy. Ja natomiast postanowiłem postawić spotkanie francuskie, gdzie gra Marsylia. Tutaj 1,38 na gospodarzy przeciwko Servette, także tutaj oczywiście dochodzi to, że Marsylia akurat, powiem szczerze, że teraz z pamięci nawet nie wymienię, czy wysyłała jakichś zawodników na Euro, no ale wiadomo, że nie będzie tutaj grała w najbardziej optymalnym składzie, wiadomo, że
Jeszcze to nie jest ten pierwszy garnitur, ale mimo wszystko jest to drużyna, która powinna sobie poradzić, która jest o klasę wyżej, także mimo, że 1.38 to stawiamy sobie spokojnie taki zakładzik. No i ostatni mecz, moi drodzy, to mecz wyjazdowy Spartaka Moskwa. Tutaj myślałem, żeby postawić po prostu na zwycięstwo Spartaka, no i ostatecznie tak zrobię, mimo tego, że gdzieś po głowie chodził mi jeszcze pomysł na to, żeby postawić tutaj Spartak i over 1.5 gola, bo jest na to bardzo fajny kurs, 1.55, ale po prostu widzę, że i tak wystarczy mi po prostu postawienie zwycięstwa Spartaka na to, żeby ten kurs w okolicach trójki sobie osiągnąć, więc już nie będę ryzykował. Postawię to właśnie w ten sposób. Natomiast po raz kolejny Wam mówię, bo wiem, że w meczach takich przedsezonowych warto sobie czasami postawić kupon na niższą kwotę, ale po wyższym kursie. Wiem, że dużo osób tak robi i dlatego chcę Wam podpowiadać. Myślę, że tutaj warto się zainteresować naprawdę tym kursem związanym z zwycięstwem Spartaka i powyżej 1.5 gola w tym spotkaniu. Natomiast tak jak mówię, ja sobie stawiam po prostu dwójeczkę, także niezbyt skomplikowany ten kupon, raczej po prostu dwie jedynki, jedna dwójka tak zwane, 3.15 jeżeli chodzi o kursik, no i 50 zł standardowo, no zaczynamy nową progresję, także tyle sobie stawiam, zakład został standardowo, moi drodzy, zatwierdzony, mam nadzieję, że się on oczywiście zazieleni. Wam, moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego dzisiejszego odcinka, mam nadzieję oczywiście, że Wam się podobał, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, no bo na przykład wczoraj film pojawił się troszeczkę później, ale osoby, które zdążyły zobaczyć kupon i postawić taki sam, z pewnością są zadowolone, bo ten kupon, tak jak już na początku wspominałem, nam siadł, także zarobiliśmy wtedy kolejne pieniądze, więc pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, zostawiać łapkę w górę pod tym odcinkiem, a także nie zapomnieć o naszym meczu specjalnym, o naszej grupie Tippermania na Facebooku, gdzie do zgarnięcia darmowy zakład o wartości 5 zł, także wystarczy na nią wbić, link macie w opisie tego filmu, a teraz ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie!